Wczoraj podobny problem mieli gitarzyści, bo musieli cały czas dmuchać w palce, żeby im nie zamarzły. No, mrozu nie ma, ale to nie jest tak bardzo komfortowe rzeczywiście grać w takich warunkach. Ja mam nadzieję, że oczywiście na ten cieszyński rynek spadnie też trochę śniegu. Może niekoniecznie dzisiaj, ale może za tydzień, w weekend spotkamy się już w białej szacie. Dajmy im jeszcze chwilę. Zapraszam tych z Państwa, którzy już odbyli tournée po tych wszystkich stoiskach, żeby przyjść tutaj bliżej, podejść do sceny, żeby wymienić tę pozytywną energię między muzykami a Państwem, no i żeby ich zagrzać trochę. Raz. Raz, dwa, raz. Raz, jeden, raz, dwa, raz. Raz, dwa, jeden. Dobrze, że nie tylko mój mikrofon działa. Raz, dwa, jeden, raz. Jeden, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, jeden, raz. Postoją się jeszcze i oddam ich w Państwa ręce. Miejska Orkiestra Tenta Cieszynianka. Zagrzejcie ich do walki brawami na to ostatnie strojenie i ostatnie przygotowanie. Thank you.
Te melodie wszyscy Państwo doskonale znają z Cieszyńskiego Ratusza. Zabrzmiało na otwarcie koncertu Helokani. Helokanie w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej Cieszynianka. Tak żeśmy się umówili z maestro, z panem Franciszkiem Widnicem, że kilka słów zapowiedzi, kilka faktów właśnie po Helokaniu. Orkiestra Dęta od 1945 roku zaczęła działać przy zakładach elektromaszynowych Celma. Później założono w Cefanie drugą orkiestrę w 1950 roku, 5 lat później. Dyrygentem w 1962 został pan Jan Gruchel. Zakłady się Cefana z Celmą się połączyły, orkiestry też się połączyły. No i później nazwę Cieszynianka Orkiestra Dęta przyjęła w 2003 roku, a od 2001 próby orkiestry odbywają się właśnie w COKU, czyli w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy. Orkiestra oczywiście wielokrotnie towarzyszy przeróżnym wydarzeniom w naszym mieście. Są na przeglądach, są na konkursach, festiwalach orkiestr dętych. No i dzisiaj na jarmarku Świętego Mikołaja na rynku w Cieszynie też ich nie może zabraknąć. Panie Franciszku, bardzo proszę, Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa niezmiernie serdecznie. Tych wszystkich, którzy przychodzą co roku na koncert tutaj kolęd na rynku, troszeczkę idea od tego roku się zmieniła, może lepiej, może zobaczymy jaki będzie efekt tego, ale cieszymy się, że jesteście Państwo na naszym koncercie. Dzisiaj będzie troszeczkę dłużej niż tych koncert kolęd, zawsze tu 20-30 minut, bo nie wiem czy ktoś był w zeszłym roku, ale po 20 minutach musieliśmy zejść, bo połowa instrumentów już nam zamarzła. Dzisiaj myślę, że nie będzie tak źle, także postaramy się tutaj cały koncert dla Państwa zagrać, cieszymy się bardzo. A już dzisiaj, proszę Państwa, też jeszcze na końcu przypomnę, zapraszamy, bo tutaj kolega prowadzący mówił, że to jest już prawie 10 lat istnienia Cieszynianki od Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka. I proszę Państwa, w przedostatni weekend przyszłego roku, w czerwcu, gdzie mamy Święto Trzech Braci, zapraszamy już dzisiaj Państwa na dziesięciolecie Cieszynianki. Dziesięciolecie Cieszynianki. A dzisiaj cieszmy się, proszę Państwa, z tych nadchodzących już wielkimi krokami, bo za dwa tygodnie i dwa dni bodajże mamy już Wigilię. Proszę Państwa, te kolędy i pastorałki, które będziemy dla Was grali, myśmy mieli taką 4 lata ideę, nazwa koncertu brzmiała jeszcze kolędowo, ale też i karnawałowo, a dzisiaj jesteśmy ani jeszcze w okresie kolędowym, tym bardziej, że nie, jeszcze w, nawet nie w karnawale. Także tych utworów karnawałowych nie będziemy dzisiaj dla Państwa przedstawiali, nie będziemy grać, zagramy tylko jeden utwór, który akurat pasuje do nastroju takiego adwentowego, Vivaldiego, jeden menuet, taki właśnie opracowanie na Orkiestrę Dętą. A reszta to będą kolędy i pastorałki, i polskie, ale również i zagraniczne. I właśnie pierwszy utwór, który chcemy dla Państwa zagrać, będzie uwertura, nie kolęd, ale pastorałek, taka, która właśnie pasuje w taki jeszcze przedświąteczny nastrój. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Orkiestra Miejska Cieszynianka! We'll be right back.
Państwa, ten koncert kolęd, tak żeśmy przygotowali, tak jakby troszeczkę to w rzeczywistości się działo. I teraz mamy ten okres adwentowy i wiemy o tym z Pisma Świętego, że zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie było: oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Ale w Biblii nie jest pisane, czy przy tych słowach rozgrywała, czy grała też muzyka. Myśmy przyjęli jako dobrą monetę, że też jakieś archanioły na jakichś trąbach grały i chcemy dla Państwa zagrać taką jedną pastorałkę góralską, jako że Ania to rodowita góralka, słyszę z nieba muzykę. Audycję, jak prowadzimy w szkołach, koncertujemy też kolędy dla szkół, pytamy dzieci, czy jest w roku taki jeden szczególny dzień. Mamy co tydzień niedzielę, co tydzień poniedziałek, co tydzień wtorek, środa i czwartek, a jest jeden dzień w roku, 24 grudnia, Wigilia. I teraz utwór z repertuaru Czerwonych Gitar, jest taki jeden dzień. Dzień, dla mnie
Nie wiem, czy ktoś z Biblii pamięta, czy wie, komu została objawiona na samym początku ta radosna nowina, że się Chrystus narodził. Pasterzom. Słuchajcie, pasterze to była ta kasta, no dosyć nielubiana, takie łobuzy, ale im to właśnie Bóg powierzył tą pierwszą wiadomość. I właśnie my też chcemy taką kolędę zagrać. Anioł pasterzom mówił. Można śpiewać z nami. I kolejna kolęda, już znana w Polsce, śpiewana w kościele, w żłobie leży. Posłuchajmy w opracowaniu Waldka Nowakowskiego. W żłobie leży.
Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu, oczywiście, gdybym zapytał, jaką państwo najbardziej lubicie polską kolędę, na pewno by był wielki problem. Dla mnie to zawsze, jak tą kolędę zapowiadam, to Cicha noc. Od razu mi po prostu gęsia skórka tutaj się pojawia i tą kolędę też chcemy dla państwa zagrać. Jest to nowe opracowanie, też Cicha noc i troszeczkę śpiewu i troszeczkę instrumentu. Cicha noc.
Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta. Tak dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych czuł biegną wielce zadziwieni za anielski głosem pieni. Gdzie się spełnił cud? Gdzie się spełnił cała z wielkim weselem.
Proszę Państwa, i taka tradycja też w polskich jasełkach, iż w pewnym momencie, jak już nastąpi w tych jasełkach ta ceremonia narodzenia Jezusa, to później przychodzą poszczególne grupy pokłonić się temu małemu dzieciątku. I my też, proszę Państwa, ta następna kolęda zostanie wykonana przez naszą dziewczynę, klarnecistkę, która dzisiaj, proszę Państwa, ma premierę, jeżeli chodzi o wokal, także bym prosił o wsparcie z Państwa strony, żeby ją zachęcić, żeby nie porzuciła tego i grania, i śpiewania. Justynka, mamy nadzieję, że słuchajcie, z tego przyjemnego obowiązku się bardzo dobrze wiąże. I taka, może nie śląska pastorałka, ale z regionu tutaj Śląska, może nie cieszyńskiego, ale z okolic Wisły, Jam jest Dudka. Posłuchajmy. Ale nie myślcie sobie, że pokłonić maleńkiemu dziecięciu przyszli tylko Polacy się. Przyszły różne narodowości. My też chcemy to wykorzystać. Wokalistkę, która pochodzi z miejscowości Karwina, z Czeskiej Republiki. Na imię ma Iwa i też chce, słuchajcie, dwie kolędy Państwu przedstawić. Pierwsza to Narodilse Chrystus Pan, a druga to Wesele Wanoczni Chody. Zupełnie, proszę Państwa, inny klimat od naszej Cichej Nocy, czy Jezus Malusieńki, czy Gdy Śliczna Panna. Posłuchajmy, jakie kolędy śpiewa się w Czeskiej Republice. Narodził się Chrystus Pan, wesele są, z róży
I proszę Państwa, powracamy znów do polskich kolęd. Następna kolęda, no co mogli zobaczyć pasterze, jak weszli do tej groty? Maryję przy żłóbku, która usypiała małe dzieciątko. Znamy to, rodzice znają, my to znamy, starsi, młodsi rodzice, że dzieciątko płacze, trzeba go utulić do snu. No i właśnie, lulajże Jezuniu. Lulaj, lulaj,
proszę Państwa, obiecałem Państwu na początku koncertu, że jeden utwór z tego programu karnawałowego też dla Państwa zagramy. Nie będzie to żaden rock'n'roll, czy jakiś swing wokalny, czy instrumentalny, ale będzie to Largo Vivaldiego, znany kompozytor, i to w opracowaniu na Orkiestrę Dentą chcemy dla Państwa zagrać. Largo Vivaldiego, Antonio Vivaldi. I powoli zbliżamy się ku końcowi. Chcemy dla Państwa zagrać się taką kolędę, pastorałkę góralską. Wszyscy też w Cieszynie ją znają. Oj maluśki, maluśki, ale troszeczkę też w takim innym opracowaniu, opracowaniu Waldka Nowakowskiego. Posłuchajmy. Oj maluśki, maluśki. Ale się przybliżało.
tu się ostatnia kolęda, również przesłaniem tego koncertu jest to, żeby również z Państwem pokolędować i wybraliśmy taką jedną kolędę, żeby wspólnie z Państwem razem zaśpiewać. I myślę, że sprostacie też temu zadaniu, tej prośbie naszej. Kolęda nazywa się Bóg się rodzi, moc truchleje. Czy znamy tę kolędę? Ale zaśpiewamy tylko dwie zwrotki, bo tych zwrotek jest cztery, a już też czas niektórych nagli, już zimno jest, także dwie zwrotki zaśpiewamy, ale proponowałbym zwrócić uwagę na ruchy dyrygenta w drugiej zwrotce, żebyśmy nie wyszli na koniec w takim nieładzie. To się też często zdarza, bo my tutaj taką niespodziankę dla Państwa przygotowaliśmy i zobaczymy, czy Państwo zareagują na moją komendę prawej ręki. Bóg się rodzi, moc truchleje. Ogień szepnie, blask ciemnieje,
ciałem się stało i mieszkało między nami. Zgadzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Donaż jej majętność całą i wszystkie wioski z miastami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. To nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Miejska Orkiestra Dęta Cieszynanka, dziękuję Państwu za uwagę. Życzymy szczęśliwych, wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. No i oczywiście zapraszamy Państwa na koncerty, mówię na początku, już wiemy, przedostatni weekend czerwca, dziesięciolecie Cieszynanki, będzie bardzo też wielki koncert. Zapraszamy serdecznie. Wszystkiego dobrego na święta i w Nowy Roku. Dziękuję bardzo. Orkiestra Miejska Cieszynanka. Podziękujcie im gorącymi brawami. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Muzycy Stella. Oczywiście pod dyrekcją, tam Stella też, pod dyrekcją pana Franciszka Widnica, Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka. Wspaniale nas zagrzali w tym przedświątecznym czasie na jarmarku Świętego Mikołaja w Cieszynie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. No i oczywiście ta scena jest dla Was przy kolejnych okazjach. Myślę, że nie zawiedziecie. Wy na pewno nie. Wielkie dzięki.